Siema, siema, to rolnik nieprofesjonalny. Mamy dzisiaj 4 lutego, jak dobrze pamiętam. Śniegu nasypało z około 15-16 litrów wody, bo ten śnieg tam rozpuściliśmy, to było tyle litrów w miarce, więc spoko. Mają przyjść mrozy, praktycznie 2 tygodnie mrozów, więc te wszystkie decyzje azotowe i tak dalej, to wszystko jest odsunięte. No a dzisiaj zabraliśmy się tutaj z Dawidem trochę za łupanie tej czereśni. Wczoraj to wysypałem, wybraliśmy drobne drewka, które gdzieś tam nie potrzebują żadnego łupania. No a dzisiaj się zabieramy za grube, zaraz tutaj Dawid też przyjdzie, zaraz ruszymy. To drewno i tak pewnie będzie leżało z 1,5 roku. Zanim te suszki, zanim jeszcze to drewno z rozbiórki, jeszcze tam z rozbiórki, które będzie, tego drewna jest od cholery i nazad. Więc to drewno sobie tutaj tak łupimy na takie grubsze kawałki, które po prostu wejdą do pieca. No i tyle. No i teraz przechodzę do tematu robaków, który jest tematem dość kontrowersyjnym, ale na czasie. No tutaj taki ciekawy statyw ze śniegu, więc mam nadzieję, że mi ta kamera nie zleci. I chciałbym trochę poruszyć temat, wątek jedzenia robaków, bo ten temat przewija się tak naprawdę w wielu waszych komentarzach, gdzieś tam też pod filmami, zarówno na YouTubie, jak i na TikToku. Na kilka wiadomości też było na Instagramie, więc myślę, że warto ten temat już gdzieś tam ugryźć, tym bardziej, że jest to temat, który dotyczy też bezpośrednio nas, zarówno jako konsumentów, jak i także rolników. No i co do tych robaków, w ubiegłym roku Unia Europejska zatwierdziła, że te 3 gatunki robaków, w tym świerszcze, czy mączniki i młynarki, mogą być używane jako pokarm. Ale jeszcze wtedy nie było tak naprawdę żadnych produktów, które byłyby dopuszczone. I tak naprawdę ten temat tych robaków to już temat, który przewija się od kilku lat. Zarówno w jakichś tam, wiecie, teoriach, nie teoriach, jak i gdzieś tam często właśnie na tych stronach, nazwijmy to pro-eko i tym podobne, ale wniosek o zatwierdzenie produktów złożyła firma Cricket One już w 2019 roku. Czyli tak naprawdę, no można powiedzieć, że 3,5 roku temu, albo nawet 4, jeżeli patrzymy na same roczniki. Więc to nie jest temat tak zupełnie nowy. Ten temat się w mediach dość często, już mówię, przewijał. Nie było o nim głośno, bo po prostu wszystko to było gdzieś tam, nazwijmy to, w takiej dalekiej przyszłości, ale ta przyszłość już nas powoli dopada. No i sytuacja wygląda tak, że teraz na początku tego roku właśnie Unia Europejska dopuściła już produkty z larwami mącznika i dopuściła też mąkę ze świerszczy, czyli 2 produkty, które już są gotowe i można je użyć. I sytuacja wygląda tak, że jeśli chodzi o te larwy i mąkę, podobno jest to wszystko super ekstra bezpieczne, za chwilę do tego jeszcze przejdziemy, ale co do chociażby mąki ze świerszczy, nie do końca konsument będzie wiedział, czy on te robaki je, czy nie, bo jeśli chodzi o mąkę ze świerszczy, będzie można ją używać do produkcji ciastek, krakersów, pizzy, można będzie go używać do, nie wiem, produktów mięsopodobnych, czyli wiecie, 2 takie paradoksy w jednym, do wyrobów czekoladowych i tym podobne, więc tak naprawdę praktycznie cała branża przetwórcza będzie mogła korzystać z tej świerszczowej mąki. No i oczywiście jest mowa o tym, że produkty te będą oznaczone, tylko że kupując chociażby, nie wiem, pączka w cukierni, nie mamy opakowania zbiorczego, nie ma na nim pojedynczej etykiety. Podobnie jest z pizzą, idziemy do pizzerii, nikt nie będzie nam pokazywał i mówił, co jest z mąką świerszczową, a co jest normalną mąką. I już można, że tak powiem, tam iść wiele szczegółów. No i temat jest o tyle kontrowersyjny, że oczywiście tam Rada do Spraw Żywności zatwierdziła te produkty jako zdrowe, że robaki, super ekstra, dużo białka, dużo tłuszczu, dużo witamin i tym podobne, ale tak naprawdę bardzo mało mówi się o tym, że zawierają one chitynę, czyli związek, który przez nasz organizm trawiony po prostu nie jest. Z chityną możemy mieć do czynienia praktycznie na co dzień,
chociażby w grzybach jest chityna, dlatego też się nie zaleca, żeby małe dzieci grzyby jadły, nie zaleca się, żeby grzyby jeść wieczorem, bo po prostu są ciężko strawne. Ale to jest co ciekawe, ten związek możemy znaleźć w wielu produktach do odchudzania. Są tak zwane spalacze tłuszczu i tym podobne i właśnie tam pochodną chityny możemy znaleźć. O, dziabiemy tego dziwnego. Ja nie wiem, czy zmieści się? Zmieści się. I w tych produktach ta chityna jest, więc to nie jest tak, że to całkowicie nieznane nie jest. I co do tej chityny, chociażby w tych produktach jasno jest napisane, że skutkami ubocznymi mogą być bóle brzucha, niestrawności, wzdęcia, biegunki i tym podobne. I chityna działa w ten sposób, że ona no niby trawiona nie jest, ale jakby to powiedzieć, w pewien sposób upośledza nasz układ pokarmowy, blokując trawienie tłuszczy. I z jednej strony, no okej, no możemy być szczuplejsi, możemy być chudsi, będziemy ostatecznie zdrowsi. Tylko że tłuszcze jako tako i tak czy siak musimy przyjmować, bo chociażby w tłuszczach rozpuszczalne są niektóre witaminy, na przykład A czy K, więc bez tych tłuszczy będziemy na prostej drodze do niedoboru witamin. Więc to jest taka kontrowersja, o której się mało mówi. Oczywiście już gdzieś tam się pokazuje badania, że naukowcy mówią, że jest to wszystko ok, że chityna może zastąpić błonnik roślinny, ale prawda jest taka, że może, ale nie ma żadnych badań, które pokazują, jak długofalowe przyjmowanie chityny działa na nasz organizm, bo przyjmując chociażby, nie wiem, grzyby tam, przyjmijmy pizzy raz na 2 tygodnie, czy przyjmując nawet tapsy na odchudzanie, to jest dodatek, to jest suplement diety, to jest coś, czego po prostu spożywamy bardzo mało, ale w momencie, kiedy do powszechnego użytku wejdzie mąka ze świerszczy, ona będzie w mące, w krakersach, w ciastkach, w pizzach, w wyrobach cukierniczych i tym podobne, będziemy tą chitynę praktycznie każdego dnia po prostu spożywali, więc to jest osobiście dla mnie największa, nazwijmy to, największe niebezpieczeństwo w tych całych robaczkach, bo co do samego jedzenia robaków, okej, każdy niech sobie je co chce, w naszej kulturze robaków się nie je, nie jadło, gdzieś tam jakieś pojedyncze, że tak powiem, przypadki, no ale są kraje, są społeczności, gdzie tych robaków się je dość dużo, ale to nie jest tak, że te robaki są jedzone do każdego posiłku i w każdej formie, tylko jest to po prostu jakiś tam dodatek. No i tutaj co do tych robaków, dużo osób twierdzi, że jest to zagrożenie dla rolnictwa i chce się to rolnictwo zlikwidować. I z jednej strony całkowicie rozumiem te obawy, ale powiem tak, dużo zależy po prostu od nas i jeżeli gdzieś tam sami zaczniemy się przeciwstawiać tego typu praktykom, to no miejmy nadzieję, że to nie wejdzie na jakąś powszechną skalę. Na dzisiaj nie ma jeszcze takiej produkcji, która, nie wiem, miałaby nam zmieść z dnia na dzień praktycznie produkcję zwierzęcą, bo to głównie w kierunku produkcji zwierzęcej się tą hodowlę robaków argumentuje, że robaki wymagają mniej miejsca, mniej paszy, mniej emisji. Oczywiście już tam znowu lecą te tabelki śmieszne, że wiecie, że krowa wypija 14 tysięcy litrów wody, żeby kilogram wołowiny był i tym podobne, więc no dezinformacja leci po prostu pełną parą. Ale to też nie tylko jest, nazwijmy to, zabieranie procentowego udziału przemysłowi mięsnemu, ale także przemysłowi roślinnemu, bo są chociażby samo hasło mąka ze świerszczy, dodawanie do produktów piekarniczych, cukierniczych i tak dalej, no eliminuje w pewien sposób zwykłe mąki, więc to nie tylko tak, że właśnie ograniczenie gdzieś tam hodowli zwierząt, ale po części też produkcji roślinnej i taki zapewne jest zamysł, ale na pewno nie będzie tak straszne, jak wiecie, straszyli nas też w dużej mierze od wielu lat już tymi produktami mięsnymi,
pseudomięsnymi, zamiennikami mięsa, że firmy się tam, wiecie, rozwijają kilkadziesiąt procent rok do roku, że coraz większy rynek, że trzeba już teraz powoli likwidować hodowlę, a prawda jest taka, że za zamiennikiem mięsa, patrząc na chociażby wyniki finansowe firm, po prostu stanęły, a nie, o niektórych spadają i nie udało się, wiecie, podbić rynku w 5 czy w 10 lat. Więc miejmy nadzieję, że z robakami będzie podobnie. Osobiście ja się tego będę wystrzegał, jak się tylko da. Nie wyobrażam sobie jedzenia teraz mączników, młynarków jako super ekstra przysmaku, który mogę znaleźć, nie wiem, podworkami od paszy, które leżą przez dłuższy czas, chociażby. Więc no, nie, na pewno nie. Mówię, jeżeli komuś to smakuje, spoko, ale naprawdę bierzmy pod uwagę fakt, że mamy mocne lobby, jakby to powiedzieć, ekologiczne, pseudoekologiczne, lobby antymięsne, które i antyrolnicze tak naprawdę, które będą różnego rodzaju triki stosowały, żeby jak najwięcej ludzi do tego typu produktów przekonać. Jednak myślę, że to nie nastąpi z dnia na dzień. I bardzo mnie zastanawia jedna kwestia. Kwestia podchodzenia do tego tematu przez osoby, które, wiecie, mówią, że hodowla jest zła. Wege, go vegan i tym podobne. Ja mówię, do wegan nic nie mam oprócz ekstremistów. Ale jeśli chodzi o tych ekstremistów, to teraz tak. Miąska nie jedzą, ale robaki będą jedli. Tym bardziej, że będzie można dodawać to mąkę świerszczową do chociażby produktów mięsopodobnych. No już tak do końca wegan to nie jest, nie? No jeżeli oni nie jedzą nawet miodu od pszczół, które są po prostu użyteczne i zarówno w produkcji roślinnej i tak dalej, nie są, nie wiem, ciemiężone, jak to często gdzieś tam się mówi o zwierzętach hodowlanych. Nie wyobrażam sobie teraz tej hipokryzji, która miałaby być w momencie, kiedy okazałoby się, że robaki są jednak dla nich do jedzenia okej. Tym bardziej, że mówi się o tym, zresztą wiecie, to już powoli zaczynamy wchodzić w przepisy dobrostanowe w ogóle odnośnie hodowli robaków, że zanim robaki zostaną umyte, ususzone, zamrożone, będą musiały przejść 24-godzinny post. W sensie takim, żeby opróżnić te swoje wnętrzności i żeby po prostu być czyste. Więc co, głodowanie zwierząt? No kuźwa, no naprawdę mi się to nie spina, więc temat jest kontrowersyjny i temat jest rozwojowy. Mam nadzieję, że te dwa produkty, które są dopuszczone, to na razie będzie wszystko. To tylko i wyłącznie jedna firma może na dzisiaj rozprowadzać, ale no gdzieś tam w planach jest wprowadzanie kolejnych. Mam nadzieję, że to będzie szło jak najwolniej i ludzie po prostu będą podchodzili do tego z wielką rezerwą, bo te wszystkie zapewnienia tych rad odnośnie żywności i tak dalej sobie można, wiecie, włożyć tak naprawdę między wiersze. Kasa poszła tam, gdzie miała pójść. Interesy muszą, że tak powiem, się toczyć. Dokument się wyda taki, jaki się powinno wydać. Jak słyszę gdzieś tam opinie tych ekspertów wszystkich, którzy się wypowiadają tylko i wyłącznie w superlatywach, nikt praktycznie o chitynie nie wspomina. A jest to tak naprawdę jeden z tych chyba największych zagrożeń, które po prostu przy tej okazji tych robaków mogą występować. No, dzisiaj ogólnie robota idzie jak krew z nosa. Co chwilę coś. Najgorsze drewno jakie jest, to jest drewno owocówek, po prostu krzywe, sękate. Od cholery, że tak powiem, jakiś zagięć i tak dalej, żeby jakieś drewko było proste, to jest mało które. No i przez to niestety nam teraz się wygął nóż. Ale już będziemy tą godzinkę jeszcze pracowali, bo to nam dużo nie zostało. Mam nadzieję, że nie rozwali się do końca. Po prostu się wygiął przy jednym dużym sękatym. No ale zasadniczo metoda działania jest dość prosta. Jest to sama róbka, tutaj zrobiliśmy z zaczepu od starego opryskiwacza, od tego nieszczęsnego burego, no i siłownik, i tylko i wyłącznie jest na podejście tam teraz dopychane drewko do tego noża. O, proszę bardzo, cyk i nie ma. Na nóż, no widać, no też cyk go trochę wziął, no ale no się, mówię, dzisiaj już mam nadzieję dokończy i w przyszłym tygodniu tam jeszcze za świeżego prawa po prostu wyprostuję. I to na dzisiaj wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat jedzenia robaków, jak to wygląda z waszej perspektywy. A ja się z wami żegnam.
Do usłyszenia, rolnik nieprofesjonalny.